Dzień dobry, cześć. Ja mam na imię Szymon i witam was na kanale Gram do Kawy, a dziś wracamy sobie do naszej przygody w świecie Baldur's Gate 1. Moi drodzy, ostatnio zakończyliśmy sobie naszą przygodę tu. Nie wiem, co to jest, więc mówię tu. W tym miejscu sobie zakończyliśmy przygodę. Tutaj, gdzie są bazyliszki. I teraz tak. Zabiliśmy Mutamina i zabiliśmy jego dwa stworki. I zabiliśmy, co my zabiliśmy? Inne bazyliszki gdzieś tutaj. Rzuciliśmy generalnie ochronę przed petryfikacją na Kawę i ona sobie je tam ciosała i sobie je pociosała wszystkie. Więc teraz tak, pozbieramy luta z Mutamina i bazyliszków. Tak, skarbie. Mamy jakieś zwoje, mamy biżuterię i mamy... Mamy szatę, która mnie interesuje w szczególności. Tym bardziej, że jest do niej... Szymon powinien sobie poradzić z identyfikacją, a jednak sobie nie poradził, okej. Okay. No to idzie to do kawy. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o loot. Chyba tak. Dobra. Tych chyba nie mogę odczarowywać. Tak swoją drogą, zwój zamiany kamienia w ciało, weźmy sobie do łapki. Właśnie, tego nie mogę, ale tam był jakiś taki posąg, który był podpisany, więc jego pewnie będę mógł zamienić. Tymczasem jednak, ledy są spoko, to gicior. Tymczasem jednak bierzemy safanę i lecimy zwiedzać. Patrzymy, gdzie są jakieś dodatkowe bazyliszki, gdzie jest coś jeszcze do ubicia. Tam, gdzie będą bazyliszki, tam poślemy kawę oczywiście. Tutaj sobie ogarniemy wszystko. Prawdopodobnie wrócę dosłownie na sekundkę do Beregostu się pozbyć. O, niedźwiedzie, niedźwiedzie. Ale to jest praktycznie żaden eksp. O, tu jest bazyliszek. Będę prawdopodobnie musiał wrócić do Beregostu, pozbyć się... Czego się pozbyć? Luta się pozbyć. A potem już powinno być ok. I będziemy szli na południe w stronę wieży Durlaga. Ujeciusiu, ile się patrzy. Tutaj są jakieś ludki. Dobra, tutaj się coś dzieje, więc generalnie w tę stronę się udajemy. Z przyjemnością. Więc tak. Szymon. Ochrona przed petryfikacją na kawę. Kawa, idź zaciosaj tego bazyliszka, co tutaj jest. I będziemy mieli drogę wolną. Gdzieś tutaj był ten bazyliszek. Gdzieś przemieścił chyba. Tu poszedł za mną i potem co się z nim stało? Łażą sobie te jak chcą, te potworki. No dobra, trudno. Jest jak jest. Co? Nie inaczej. Tutaj na dole się coś dzieje. Dobra. Tak, nie inaczej. Nie inaczej. Gdzie to było? O, tutaj. Dobra, tutaj są ci szepacze, to może ich się najpierw pozbędziemy. Co my tu mamy? Ty do tyłu i ty do tyłu. Do tyłu powiedziałem, okej. Okay. Wy się bijecie, a Szymon rzuca uśpienie. Ops. I cyk. Wszyscy śpią. Prosimy bić. Jeszcze jeden powód, żebyś zagrał w Baldura Trójkę. Tam można zrobić singla, który miarzy cały content. No, podejrzewam, że nawet tutaj by szło zrobić takiego singla, choć pewnie nie tak mocno. Bo w Trójce jest pewnie większy nacisk na to, bo... Larianie sobie zdają sprawę, że teraz się już troszeczkę inaczej gra w RPG i że ludzie sobie lubią utrudniać. Nie, chociaż nie zawsze stworzenie takiej pojedynczej postaci jest utrudnianiem sobie gry. Co według mnie doskonale widać w starych Falloutach. Tam stworzenie pojedynczej postaci nie jest utrudnianiem sobie gry, tylko upraszczaniem sobie gry. Ale to kto lubi oczywiście. Czy my tutaj w ogóle na wschód możemy iść? Możemy iść, zobaczyć co tam jest. Nie inaczej. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Przed wyruszeniem. Chłopcy poszli spać, z jakich Szymon ich morduje? No. Co mogę zrobić? A nie, to jest ta wieża Durlaga tylko, okej. Okay. Nie inaczej. W porządku. Jeżeli tego właśnie pragniesz. O, ja sam następne gnole.
Chyba zastosujemy sobie tę samą taktykę, a może nie. Zobaczymy. Generalnie gnole to są słabi przeciw... No właśnie. 35 doświadczenia, to się nawet nie ma co... No dajcie spokój. To już na tym etapie nie jest przeciwnik, niestety. Dobra, zwiedzamy dalej. Na południu może, może dalibyśmy radę coś odkryć, bo w sumie to jest bardziej na wschód, a tutaj może by się dało coś odkryć. Zobaczymy zaraz. Tak, jeżeli tego właśnie pragnie. Sprawdźmy to. Ha! Jest coś. Gulikin. Galikin. Gulikin. Gulikin niech będzie. Gulikin. Więc coś tam znaleźliśmy. Nie spodziewałem się, ale jednak. Tu jest jakiś wielki szkielet wielkiej bestii. Kawa ma dalej ochronę przed petryfikacją, więc trzeba jak najszybciej... O, tutaj są ci ludzie. Trzeba jak najszybciej namierzyć właśnie jakieś bazyliszki. Przebiegniesz? O kurde, tutaj jest ich dużo. Dobra. Tu już wiemy, gdzie idziemy. Kawa do boju. Do boju, dziewczyno. Dawaj ich, pół orku. Dawaj, możesz to zrobić. Bij go. Dawaj! Emocje jak na grzybach. Dobrze. Niech ci ucieka przede mną. No, większego bazyliszka wcale nie tak prosto. Oczywiście mógłbym jeszcze jednego woja ochronić przed petryfikacją, ale trochę szkoda mi tych zwojów, choć podejrzewam, że już na niewiele mi się zdadzą po tym etapie, ale kto wie, nigdy nie wiadomo. Zginęły ci jakieś postacie tak mocno rozwinięte? Jeśli tak, to wczytywałeś save'a, czy nie? Nie zdarzyło mi się, żeby mi zginęły tak, żebym nie mógł ich wskrzesić. Więc żaden nie padł na krytykala. Raz albo dwa razy wskrzeszałem w świątyni, a pozostałe zgony to się odbywały w taki sposób, że nawet nie zacząłem, no to, że po prostu wczytywałem grę. No trzeba biegać do świątyni, komu by się chciało takie rzeczy robić. Dobra, tu mamy jakieś naszyjniki. Nie chcę się teraz liczyć lepszego ja. Ale nie, na krytykala nikt nie spadł. Gdyby mi ktoś spadł na krytykala tak o w trakcie walki, to prawdopodobnie bym nie wczytał, bo to bym uznał za oszustwo. Tak, zdecydowanie tak. Tak samo jak nie wczytałem, jak gdzieś w połowie, powiedzmy, postępu gdzieś w okolicy może 15 odcinka, jak uzbierałem swoje pierwsze 10 tysięcy czy coś takiego, to Szymon jako ten ześwirowany mag, czy jak on tam ma, dziki mag, już cisnął jakimś zaklęciem, nie wiem co to było za zaklęcie, w każdym razie zniszczył całe złoto, jakie miałem. A to było moje bogactwo. Wszystko co miałem, co tak z takim trudem uzbierałem, on to po prostu zniszczył. Nie wczytałem gry. Chociaż było mi trochę przykro. Dobra, tu jest następny bazyliszek. Co? Łatwiej zrobić, niż powiedzieć. Chodź. Ona już nie ma ochrony. A, Szymon! Masz bardzo dobrze. Tak? O, nie zdążył. Stali powinni uważać, oczywiście. Bo skończycie jak nasz pechowy przyjaciół. Łatwiej zrobić, niż powiedzieć. Nie zdążył. Tak, nie inaczej. Szczęście te czary mogę sobie dokupować z tego, co pamiętam, u Talantyra. Bodajże u niego się dwa chyba... Dwa zwoje się u niego respią, jeśli dobrze pamiętam. O, kawa sobie radzi do w miarę, tego co widzę. Dobra, bazyliszek śmierć. Tutaj mamy co? Weteranów gnoli. Tu mamy.
ciekawa. Chodź na dół, jesteś potrzebny. Jak się zamieni w postać kamień, to umiera? Nie, nie umiera. Mam nawet dwa zwoje, gdzieś tu miałem. O, zamiany kamienia w ciało, ale mam tylko te dwa zwoje i nie mam niczego więcej. A zdaję sobie sprawę, że na tej planszy tutaj są kamienie takie fabularne, które można przemienić w ciało. I na to wolałbym wykorzystać te zwoje. Oczywiście, kochani. Dobra. Tak, jeżeli tego właśnie pragniesz. Wiesz, tego listopada będzie premiera Starkola 2. Tak, właśnie też jestem ciekaw, czy utrzymają termin, no bo już chyba dwa albo trzy razy przekładali te premiery, nie? Więc GSC Games trzymamy kciuki, ale. Zrobię wszystko, jeżeli tego nie wiadomo. Pragniesz. You never know. Gdzieś były te ludzie, nie? Łatwiej zrobić niż powiedzieć. Z przyjemnością. O, tu są, dobra. Zobacz, no, Lindin, mówi Kirjan. Wpadliśmy na jakichś podróżników. Hej, nazywam się Kirjan. Ja i moi przyjaciele jesteśmy grupą poszukiwaczy przygód. Wy chyba robicie to samo, tylko że... Uśmiecha się szyderczo. Stroje macie nieco gorcze. Żółto dzioby, co? Uważaj, co mówisz, bo dostaniesz w kur... To brzmi jak wyzwanie, odpowiada Kirjan. Ej, Berin, Peter, Lindin. Wygląda na to, że tym kurczaczkom wydaje się, iż mogą nas pokonać. O rany, to wasza wielka chwila. Nie jesteśmy jakimiś pośrednimi łowcami przygód, tylko mieszkańcami Waterdeep. Z urodzenia i wychowania. Może chcielibyście raz jeszcze przemyśleć wasze wcześniejsze słowa? Okej, generalnie rzecz biorąc, to bym im wklepał, ale już się przekonałem i wy mnie też uświadomiliście, że takie rzeczy do niczego nie prowadzą w Baldurze 1. I pomimo, że jesteśmy źli, to nie wiadomo jak jest. Nie potrzeba nam żadnych kłopotów. Zaraz sobie pójdziemy i będziemy udawali, że nic takiego się nie stało. Patrz, jak te ofiary zmykają. Bardzo się boją, że im dokopiemy. Co? Łatwiej zrobić, niż powiedzieć. Łatwiej zrobić, niż powiedzieć. Wiecie co? Zmieniłem zdanie. Jednak im wklepię. Coś tak jakoś... No, tak. Po prostu im wklepię. Trochę mnie zirytowali. A tu jeszcze jakieś flindy są. Okej, okay, dobra. Gadasz mała. Naprawdę, dajcie spokój, bądźmy... Dobra, lecimy z nimi. Okej. Okay. Szymon. Rzuć uśpienie tutaj na środek, to większość pójdzie spać, podejrzewam. Safana, ty się wróć. Kawa, Kagain, Dorn. Do przodu. Dobra, flindy chociaż poszły spać, to już dużo. Wikonia, rzuć mi ciszę na nich. Dobra. My też tą ciszę dostaliśmy, co prawda, ale to nic się nie dzieje takiego. Szymon, strzelaj mi tutaj w nich. I klepiemy. Kto to tak obrywa? Kagain. Konia, uleczko. Dorna coś pogrzało. Dobra, coś tam się dzieje pomalutku. Oczywiście, kochani. Okej. Śpiewaku nocy. Czy coś jeszcze tutaj ciekawego możemy zrobić? No nie, klepiamy po prostu. Zrobię, jeżeli tego właśnie teraz. Co chcesz, bym zrobił? Oh.
Ja się strasznie schował tutaj. Againa musimy wycofać, bo obrywa dość mocno. W ogóle dziwo, wszyscy obrywają dość mocno. Z jakiegoś powodu. A, bo w Kagana strzelają. Dobra, to dlatego on tak obrywa. Okej. Okay. Się przewrócili. Dobra, co my tu mamy? Co się dzieje? Gekonia, dobrze było, jakbyś Szymona uleczyła troszeczkę. Szymon, magiczna strzałka. Dobra, i został nam jeden. I śpiący Flind, ale to jego się nie boimy. Okej, mamy to chyba. Dobra, po wszystkim. Dorn, chodź tu. Udało się. Coś mi się zwiększyło o 3. Poziom czarującego zwiększył się o 3, jak Szymon rzucał czar. Panie. Ile doświadczenia za nich było? 600. 900. Wcale nie tak dużo, powiedziałbym, no ale dobra. Tak, Balin tam z procy ładował. Właśnie też się zorientowałem później. Dlatego Kagan tak obrywał, nie? No bo to jednak... dręczyć kogoś innego. Minus 2 przeciw broniom psychicznym, 0 przeciw kłutym i pociskom. No właśnie, więc jednak ta klasa pancerza jest jednak trochę niższa w przypadku pocisków. Dobra, zbieramy wszystkie rzeczy. Miecz oburęczny. To jest coś warte. Safana sobie weźmie te strzały. A chłopaki pozbierają resztę. Tam nie wszystko będzie potrzebne, teraz się tego pozbędę oczywiście. Zrobię oczywiście. Nie wszystko jest warte sprzedaży chociażby. Bardzo dobrze. Dobra, co my tu mamy? Możemy sobie załadować do pochwy na mikstury. Pochwa na mikstury, jejej. Dobra, strzały dajmy Szymonowi, on je bardzo szybko. A właśnie. Nie, co ty robisz? Przekaż je tutaj. Okej. Okay. Tutaj są rzeczy, niech magiczne idą do kawy. A, kawa już nie ma miejsca. Opa. Dobra, wszystko w porządku. Idzie do kawy, tutaj są rzeczy, to idzie do Wikoni. Nie muszę to poukładać, bo potem się pogubię. Gdzie co mam? Dobra, tu mamy, tu mamy. Są rzeczy na sprzedaż. Nie miecz, tylko mikstury do Szymona. Okej. Okay. I mam to. Mam to. Dobra. Tak? Pora odpocząć. Udało się. Miejmy nadzieję, że już nie ma tutaj więcej bazyliszków, bo już nie chciałbym marnować kolejnych czarów. A większość planszy już zwiedziliśmy. Więc może się uda już bez jakichś większych niespodzianek to ukończyć. Tutaj gdzieś właśnie widziałem ten posąg do odczarowania. Tylko gdzie on był, w którym miejscu dokładnie, to nie pamiętam. O, dobra. Uda się bez tego, bez kamieniowania? Nie udało się. Oczywiście, że się nie udało. Nie inaczej. Czy jednak dalej coś tam mamy? Dobra, ile mam jeszcze tej ochrony? Dwie. Dobra, niech będzie. W ogóle to nie udało nam się odpocząć. Nie odpoczęliśmy. Teraz się zorientowałem. A, bo wczytałem grę przed odpoczynkiem. Dobra, nieważne. Załatwię te pozostałe bazyliszki i wtedy odpocznę, jak trzeba. Tu jest, no jest jeszcze szansa, że tutaj są jakieś bazyliszki. Dobra, ukryłem się w cieniu, to już coś, zawsze mi się będzie lepiej zwiedzało. Tutaj są Tasloj.
ale Tasloid to nie przeciwnik. Tutaj są ghoul, tutaj jest ten Korax i też jest Tasloid. Dobra, więc tam mamy z kim pogadać i mamy kilka Tasloid do zabicia i to będzie wszystko chyba. Zdaje się. Przyłącz tam strzel strzałką. Może będzie szybciej. Nie było szybciej. Dobra, zabite. To już teraz chyba mamy to. Tak jest, cała plansza zwiedzona. Nie inaczej. Więc jesteśmy potencjalnie bezpieczni. I możemy odpocząć. O, pewnie, że tak. Dobra, siepacze to nie jest nic strasznego. Teoretycznie żadne doświadczenia, ale niech będzie. Szymon ich uśpi jeszcze. Igi. Tak? No okej. Safe, spanko i tyk, udało się, dobra, jesteśmy wyspani, możemy iść. Możemy iść tutaj. A tu jest ten Korax. Czekać, moja Korax, moja przyjaciel. Możesz zostać naszym przyjacielem, ale lepiej nas nie irytuj. Moja być grzeczny chłopiec, moja obiecywać, moja pomagać, jak wypotrzebować pomoc, mówi Korax. W porządku. Póki co to możemy, pomóżmy Koraxowi, żeby go te tasle nie zabiły. Ej, Korax się będzie ze mną bił. W sensie u mojego boku. Mogę nim sterować. Na tej planszy to pewnie tak samo, jakbym sobie przyzwał jakąś istotę. No i spoko. Zawsze coś. Czy ja dobrze słyszałem, że jak Wikonia oberwała Tasloid Bosch? Nie. No niech będzie. Chyba jeszcze jakieś były u góry. Gdzieś był ten posąg. Teraz ten posąg muszę O, tu jest. Dobra. Właśnie to. O tym posągu mówiłem, że jego się prawdopodobnie da odczarować. Zobaczmy zatem, co to się tutaj dzieje. Tama. Okej. Z pewnością. Ta? Co? Kim jesteście? Co się stało? Pyta Tama. Odpocznij. Przez jakiś czas byłaś kamieniem. Jakim sposobem? Pyta Tama. Pamiętam, że biliśmy się z gnolami. Jeden skamieniał na moich oczach, a potem jakiś jaszczurowaty stwór i wy. Zmieniono mnie w kamień? Na jak długo? Cóż, nie wiemy, ale ważne jest to, że jesteś wolna. Dziękuję, dziękuję, mówi Tama. Uratowaliście zupełnie obcą osobę i nie żądacie niczego w zamian. Poczekaj, to do tego jeszcze nie dotarliśmy. To najbardziej niesamowity akt, o jakim zdarzyło mi się słyszeć. Gdy ktoś o was zapyta, będę mówić tylko same dobre rzeczy. Ej, bo to reputacja drużyny. Tak. Nie możemy sobie za bardzo też pozwolić na... O cholera. Ile mamy teraz tej reputacji? Chyba jakoś wysoko już było. Gdzie była reputacja? Gdzieś tutaj się patrzyło, nie? A, 15! O kurde, to już dużo, dużo, dużo. Musimy przestać zdobywać reputację, moi drodzy. Co wy wyprawiacie, durne bały? Łatwiej zrobić, niż powiedzieć. Musimy przestać zdobywać reputację. Dobra. To pewnie pasowałoby skoczyć na chwilę do miasta przed wyprawą do wieży Durlaga. Tak, chyba tak, no. No właśnie, nieźle źli. A to wszystko z tego powodu, że jak zacząłem wykonywać te zadania w sposób zły, to w ogóle nie dostawałem za nie nagród, ani doświadczenia, ani przedmiotów, ani nic, po prostu wszystko mi uciekało. I to było strasznie irytujące. Dobra. Dotarliśmy w nocy, bo przecież jakżeby inaczej. Tak jak mówi kawa, nie inaczej. Pójdziemy się przespać, potem spróbujemy sprzedać te rzeczy. I co? I będziemy właściwie mogli iść do tej wieży Durlaga już. Zdaje się.
Więc tak, wynajęcie pokoju dworskiego, odpoczynek. Dobra, mamy dzień. Z pewnością. Miejmy nadzieję, że większość rzeczy uda mi się sprzedać tutaj w kuźni, bo jak nie, to będę musiał iść do posta, to zawsze kawałek drogi trzeba nadłożyć. Jak w ogóle stoimy z poziomami, to jest tak, szósty, siódmy, szósty, okej. Okay. Elegancko, co? Można powiedzieć. Z pewnością. Łatwiej zrobić, niż powiedzieć. Mogę zrobić, cokolwiek zechcesz, ale niech to będzie wyzwanie. Identyfikacja, panie, i teraz dobaj tak. Wszystko po kolei identyfikujemy, dawaj. Chociaż tego pierścienia tutaj nie mogę zidentyfikować. Widocznie jego tylko w jakimś kościele albo w czymś. U jakiegoś maga w każdym razie. Dlaczego? A może coś jeszcze dla mnie w stanie. Sekunda. Mogę zrobić, cokolwiek zechcesz, ale niech to będzie wyzwanie. Bo on też coś ma, też nie da się zidentyfikować. Dobra, nic więcej nie zidentyfikuję, tak? Ale oszuści. No dobra, ich będzie. Co my tam mamy? Te wszystkie szaty, no to wszystkie szaty to jest na sprzedaż. A nic mnie stąd nie interesuje właściwie. Miecz długi plus jeden i miecz półoburęczny. Długi plus jeden. Kawa się chyba posługiwała długim mieczem. Dobrze kojarzę, czy krótkim, bo nie pamiętam. Czy tak dawno jej nie zmieniałem broni, że nie pamiętam. Klasa typu. Miecz długi, tak, miecz długi ma lepsze, ma większą biegłość w mieczu długim niż w mieczu krótkim. To jest plus jeden, a miecz krótki ma plus dwa. Więc dalej zostanę przy mieczu krótkim tak długo, jak nie zabierzemy jakiegoś długiego plus dwa w takim razie. Oburęczny mamy udorna plus dwa, zgubę pająka. Morgan 4 na nikt u nas nie używa. Miecz długi plus jeden na sprzedaż. Okej, okay, na sprzedaż. Bransolety ochrony KP7. Słaba, ale ktoś u nas nie miał bransolet ochrony. Właśnie, Kagań, więc Kagańowi można dać. Zawsze to jakieś bransolety. Dobra. W takim razie sprzedajemy ten cały syf. O, kupi szaty, wspaniale. Kupi szaty, kupi miecze i większej rzeczy. O, złoty pas z Urnst. Tego jeszcze nie sprawdziłem. Już sprawdzimy, tylko posprzedaję sobie rzeczy. Kolczuga, hełm, tarcze średnie, zbroja paskowa. To wszystko na sprzedaż. Czy tutaj coś na sprzedaż? Nie. Tutaj też nie. Dobra. Cóż to za pas? Ten przedmiot miał chronić potężnego czarodzieja przed natarczywymi wojownikami. Wykonano go z czerwonego jedwabiu przetykanego złotymi paskami. Umagiczniono go tak, że chroni przed bronią sieczną każdego typu. Kasa pancerza plus 3 przeciw broniom siecznym. Kawa nie ma nic, a że to jest nasz główny tank, to pewnie nie zostawimy. Kagain ma coś takiego, że ma plus 4 klasy pancerza przeciw broniom obuchowym, więc on już coś ma. Dorm to takie, po macoszemu go trochę traktujemy. Więc damy to Kawie. Niech sobie ma i zostaje nam ten pierścień niezidentyfikowany. A Szymon, z tego co pamiętam, zidentyfikować go nie mógł. Ale sprawdźmy. Nie, nie mógł. No dobra, więc to zostaje prawdopodobnie u Kawy do czasu identyfikacji. Chociaż możemy przejść teraz przez... Z pewnością. Przez tę świątynię. Może tam uda się zidentyfikować. Nie inaczej. Tak czy inaczej, całkiem nieźle to wygląda. Więc co, do świątyni, bo tak, strzałki mamy, w zapasie mamy. Strzały mamy, mamy. Dobra. To idziemy do świątyni, przeprowadzamy identyfikację i idziemy do wieży Durlaga. Wieży Durlaga słyszałem tylko tyle, że dobry złodziej jest potrzebny, więc mam nadzieję, że nasza Safana, która ma otwieranie zamków na 100 i znajdowanie pułapek na 100, będzie wystarczająco dobrym złodziejem, żebyśmy sobie tam poradzili. Oj. Ops. No, wchodzimy. O, dobra, udało się. Z pewnością. O, nie
tykaj mnie, jestem niezwykle ważny. Mm, o, ten może zidentyfikować, bardzo dobrze. Już patrzymy, cóż za pierścień. Pierścień energii zwycięzca. Broń ta, wykonana przez zamieszkujących podmrok magów z rasy mrocznych elfów, rozwiązała spór między dwoma rywalizującymi ze sobą domami. Każdy walczący mógł wykorzystać jeden magiczny przedmiot podczas starcia. Jeden pierścień został wykorzystany przez zwycięzcę, który jednak nigdy go nawet nie dotknął. Miał go zaś na palcu jego sługa, który z tłumu zaatakował przeciwnika od tyłu. Wszyscy świadkowie zgodzili się, że była to błyskotliwa interpretacja reguł. Błyskotliwa interpretacja reguł. Mamy 12 ładunków. Właściwości ładunku. Obrażenia 2K6 bez rzutu obronnego. O, to ciekawe. Obszar działania strumień 0,5 metra na 33 metry. Strumień. To ciekawe. Może posłużyć do atakowania, tak wiecie. Wiecie jak. Jak tego użyć teraz? To jest ciekawe. Jak ktoś wie, jak tego użyć, to będę wdzięczny za podpowiedź. Jak użyć ładunku takiego pierścienia. Chyba, że gdzieś... Nie mam tutaj żadnych umiejętności, nie mam nic takiego. Aha, dobra, już widzę, w plecaku tutaj jest dostępny. Dobra, już wiem. Zostawię sobie, może będę pamiętał, kiedyś tego użyję. Może. Z pewnością. Może. Wiecie, gdzie bym poszedł, bo jeszcze trochę czasu zostało, a ja chciałbym cały jeden odcinek poświęcić na wieżę Durlaga, bo tam podejrzewam może się bardzo dużo dziać. I w związku z tym, jeszcze teraz, wiesz, nie, bo to daleko jest. To latarnia morska, 36 godzin podróży. Spróbujmy. Bo tam, z tego co pamiętam... Udało się. Z tego co pamiętam, tutaj zostały Siriny. Z pewnością. Tu było dużo doświadczenia generalnie do zdobycia. Więc ja bym bardzo chętnie spróbował się z nimi tutaj zmierzyć. O, szkoda doświadczenia najzwyczajniej w świecie. Nie wiem, czy sobie poradzimy, ale spróbować warto. A, zmęczeni. Zaraz odpoczniecie. O, tutaj jest pierwsza Sirina. Bez zbędnego zamieszania. I moment to zostało. Ojej. Zapomniałem, że zostawiliśmy tu Imoen. Cześć! Co u ciebie słychać? Nie, to strzały są dla Safany. To zaraz jej dam, dobra. Hobgobliny. Gorzej, bo to są strzelające hobgobliny, więc trzeba podbiec, a jak podbiegniemy, to się pewnie uruchomią Siriny, które tam stoją. Spróbujmy je uśpić. Było najbezpieczniej. Dobra. Część się udało uśpić. Okej. Jestem tak bardzo zmęczony. Oczywiście, kochani. Ale teraz mi generalnie chyba pójdzie znacznie łatwiej niż kiedyś tutaj. Coś tak przeczuwam. Ciekawe dlaczego. Na pewno nie dlatego, że jesteśmy już silniejsi. Dobra. Mamy to. Zapiszmy grę. Spróbujmy dojechać te Siriny, które tam były przy wejściu do jaskini. O, tutaj gdzieś tutaj były one. To była jakaś taka... O, tu jest jakaś jedna. Zrobię wszystko. Wasza wola? Z miłości do złota. Pięknie. Gdzie jest ten? Niewidzialnego. Kto to miał? Szymon? Okropne zauroczenie. Kto miał odwidzialnienie niewidzialnego? Uwidocznienie czy coś takiego? To jest to? Unieruchomienie osoby, nie, spowolnienie trucizny. Ktoś to miał. Dobra, tak czy inaczej widać ją.
Więc tak średnio jej się to udało. Dobra. Tyle z niej było. Właśnie, 2000 za jedną tą. 2000 doświadczenia za jedną Sirenę, więc to rzeczywiście trochę tego expa by nam uciekło. Co? Z pewnością. Zawsze dodam ponad 300 doświadczenia na bohatera za jedną, a ich tutaj kilka jest. Dobra, i tutaj ich było kilka. Ja bym sobie tutaj z marszu rzucił ciszę. Może się uda. Odporność na magię. Jedna Sirena dostała ciszą. Dobra. Mamy chops. Chops. Tu bijemy. Dobra. Co? Z pewnością. Wasza wola? Tak? Szybciej! Bardzo dobrze. Dorn atakuj i Wiko nie atakuj. Gdzie jest Sofana? A Sofana tak. Co chcesz, bym zrobił? Dobra. No, teraz to już... Nie wyjdzie. Teraz te walki były wyjątkowo proste. I po 2000 doświadczenia za każdą, nie? Co? Z pewnością. Więc można powiedzieć, że w zasadzie to exp za darmożkę. Książek jest pełny? Co? Pójdę wszędzie, gdzie a, dobra, już wiem o co chodzi. Szymon najpierw musi je zidentyfikować i teraz ona je będzie mogła wziąć. Dobra. Łuk możemy wyrzucić, a to jest do schowania. Okej, okay, mamy to. To chyba były wszystkie Sireny, w sensie więcej ich się tutaj nie chowało, jeśli dobrze pamiętam. Więc doświadczenia z 10 tysięcy tutaj zgarnęliśmy, a nie 12 nawet. Tak, tam już było to, no tu już nic nie było więcej. Żyjący na powierzchni. Jeszcze Safanę mogę wysłać na przespiegi, tak na wszelki wypadek, czy czegoś nie przegapiłem. No, kolejne 2000 doświadczenia zawsze fajnie by było zgarnąć. Najpierw spojrzeć na Safanę, bo jej ostatnio jeszcze brakowało 30 tysięcy do poziomu, już ma 21. Więc trochę tego doświadczenia tutaj zgarnęliśmy i bardzo, bardzo dobrze. Tu jeszcze mam nieodkryte, więc pójdę. Cześć, Moen. Ale chyba nic tutaj nie znajdę. Nie. A jest tu jeszcze jedna Sirena. O, proszę. Dzień dobry. No i po zabawie. Śpiewaku nocy. A, no i mamy to. Co? Okej. Z pewnością. Ja jestem zadowolony z przebiegu tego wszystkiego i stąd możemy się już chyba wybrać do wieży Durlanga, tak mi się wydaje. Zapiszmy sobie grę. Odpocznijmy przede wszystkim. Udało się. Podróż. Wieża Durlaga, godziny podróży 56. Zdziwię się, jak będzie bez pułapek. No właśnie, ale taka zasadka to nie zasadka. Wycofujemy naszych łuczników, bo szkoda amunicji na zwykłe wilki. Co? Tak? No, śmiało. Dobra. I w dalszą drogę. Okej, okay, udało nam się dotrzeć. Moi drodzy, my sobie streama kontynuujemy, będziemy nagrywać kolejny odcinek, a dla osób oglądających na YouTube, ja już się teraz żegnam i zapraszam na kolejny, także do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!